Hej, witajcie, z tej strony Zar. Witam was na poziomie Tropical Tunnels autorstwa Cold Flame. Oh my goodness. Co? Okej, okay, to jest najnowszy poziom wydany na stronie Kloa. I jak widzieliśmy po ekranie ładowania, jest tu dosyć dużo przeciwników. I bardzo mnie interesuje, co tu się wyrabia i jakie to jest ciekawe połączenie poziomów tego Wyspa Tygrysów i ścieżka. Kurde. Dobrze, też jest tło zastosowane. No. Hops. Nie wiem, dlaczego to nie przeskoczyłem. Przecież to był prosty skok. No więc słuchajcie, Cold Flame, który już wielokrotnie tutaj tworzył poziomy. Kurde, no, dlaczego nie potrafię tam doskoczyć? No, to nie było takie trudne. Więc Cold Flame stworzył kolejny... Super. I teraz nie mam jak wrócić. My goodness, ja już wszystkie życie zaraz stracę. To naprawdę zajmie długo czasu przechodzenie ten poziom. Jako że mamy takiego autora, a nie innego, spodziewam się, że jakość poziomu będzie wysoka. Jest, udało się, słuchajcie. Ciebie nie chcę tutaj. O, to było blisko. Nie lubię tego typu wyrzutni. Kurde, przypomina mi ten jeden fragment z Wyspy Tygrysów. O, tu coś mamy też. Ja nie wiem, jak ja mam to zrobić, Cold Flame, co? 6.5 hours later. Jak ja mam to strygerować? Ja muszę stanąć na brzegu platformy, strygerować stalaktyt i dopiero wtedy skoczyć. Zaczekać, aż on spadnie. My goodness. Jest, udało się. Ło, to nie było proste, ale poszło. O, kurde. Co? Nie, proszę, nie. Cold Flame, co do licha ciężkiego ty tu zrobiłeś? To było złe, to było złe. Oh my goodness, okej, udało się, przeszliśmy dalej. Ale teraz jest pytanie, ja tam nie mogę wrócić do dalszej części, bo Crumble Peggy są zniszczone. Może powinienem był pójść najpierw w prawo, a potem w lewo, chociaż nie, to bez sensu. Coś tam muszę wybrać jedną z dróg? Nie idzie, nie wiem jak ja mam tutaj doskoczyć. Może muszę od drugiej strony przejść. Dobra, porzucamy to. No dobra, mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie słuchać klawiatury. Trochę ją oddaliłem. Ach. Nie, bez komentarza. Jak ja mam tam doskoczyć? 3 weeks later. Okej. Okay. Trzeba na dobry cycle trafić. A, i tu jest tylko koronka. No dobra, zawsze coś. Przynajmniej nie na głównej trasie. Nie skoczył. Nie, dzisiaj mi idzie kiepsko. Dzisiaj to nagrywanie zajmie wiele godzin. Wiecie, nie dziwię się, kiedy dojdzie do tego, że Cold Flame będzie w stanie umieścić wszystkie poziomy, wszystkie tilesety na jednej mapie. No może wiecie, bez tego, że tylko... Chodzi mi o to, żeby byli, wiecie, przeciwnicy również i elementy tylko z jednego z zestawu dwóch poziomów. Wiecie, o czym mówię, że nie możemy mieć jednocześnie psów z poziomu trzeciego. O. I z czwartego. My tam coś
My tam coś po lewej stronie zostawiliśmy. Chwilka. To jest koronka, ale ja tutaj nie trafię. Ale tutaj coś jest. O nie. Prawie, dobra. Okupione bólem. Grunt, żebym nie zginął od jakichś głupich obrażeń. Ile tych jest skrzynek różnorakich? Ciekawe. Okej, okay, widzę co tu mamy. Kurde, znowu sztabka zawata mi przepadła. Widzę cię. Oh my goodness. Nie, dziękuję. Przeżyłem. Dobrze. Oh my goodness. No jeszcze nie przeżyłem, bo tu mogę zginąć. Dałem radę. Nie mam pojęcia, jak te strzałki mi nie trafiły w tamtym momencie. Okej, poczekajcie, coś tu widzę. Tu coś jest. Dobra, ja szybko zobaczę, gdzie to prowadzi. O. Wiecie co? Użyję katnipa, żeby pójść w lewo. O, okej, rozumiem, tak. Powinienem patrzeć. A powiem, że takie strzałki pasują do poziomu trzeciego. Naprawdę pasują. Okej, dobra, przynajmniej zebrałem te skarby, co tutaj były. Wiem, tylko za pierwszym razem to mi się udało, ale szczerze mówiąc trudniej jest tam z katnipem uniknąć spadnięcia w kolca. Tam trzeba było trochę mniejszych skoków, no ale cóż. Już za nami, raz się tylko katnip wykorzystuje. Dobra, teraz tylko dobry. Serio, nie potrafię zebrać tych skarbów. Okej, tej sztabki i złote nie zbiorę. Punkt zapisu, dziękuję, nareszcie. I ja tam mam doskoczyć? O, doskoczyłem. No nie sądziłem, że mi się uda. Spadaj. Teraz w dół, czy w lewo? Zejdę w dół. Dobrze, znajduję ścieżki już. Kurde, dlaczego to mi się wydaje takie trudne? Dziękuję. Taktyczna myszka. Ich. No nareszcie, nie wiecie jak, ile prób zajęło mi doskoczenie tej platformy. Jest jakaś masakra, ale przynajmniej teraz wrócę bez śmierci. Nie zla mnie, to już jest tutaj. No właśnie, dałem radę. Mam tutaj stalaktyty i tego drania. Ja to bezpiecznie zrobię. I mamy tutaj trzęsienie ziemi, nice. O, tutaj będzie potrzebny katnip. Albo dobry running clip, poczekajcie. Otóż to. Mamy nawet chyba dźwięki, słuchajcie. Z jaskiń. Podwodnych. No tak, tutaj mamy ten zawalający się platformy. Okej, myślałem, że to... Akurat chciałem przebiec wyjątkowo. No cóż, tutaj mamy z tego poziomu 14... 12, przepraszam. Z poziomu 12, wzięte żywcem. I właśnie zauważyłem, przecież mamy... Chociaż nie, wodospady też są na wyspie Tygrysów. Okej, one zapadają się tylko po pewnym momencie. Podoba mi się to.
podoba mi się to. Podoba mi się to. My goodness, to było super. I tam trzeba szybko wskakiwać, bo to spada do wody. Ech, wracamy. Czemu tutaj nie doskoczyłem? To przecież prosty skok. Okej, słuchajcie, te crumble peggy niszczą się dopiero po pewnym czasie. Muszę zdążyć. Raz, dwa, trzy. I proszę, uwaga. Okej, czyli te zwykłe... Tak, są crumble peggy. Czyli tylko te zarośnięte trawą niszczą się po pewnym czasie. I see. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Oh my goodness. Kocham to. Kocham to. No, Cold Flame to jednak potrafi tworzyć poziomy. Hops. Taktycznie umieszczony lis. A ja oczywiście lamię przy skokach z fontannami. No w końcu. Wow. Fajnie się wpasowują. Dobra, ja chcę tylko przejść, dziękuję. Więcej amunicji, dobrze, przyda się. O, i ten crumble pack jest... normalny. Nie, musimy przyjść tutaj od prawej strony. I chyba nawet z katnipem. O, złoty punkt zapisu, super. Prawda? My tam nie przejdziemy normalnie, nie. No dobra. Dobrze, dobrze. Nie idzie mi chyba całkiem... O nie. Nie, nie dawajcie tego typu rzeczy. Nie lubię tego fragmentu z tego poziomu. I dlaczego jeszcze nie zginąłem? Okej, tutaj mamy katnipa. Tam mamy przejście dalej. Nie mogę wejść na tą fontannę. Chyba. Wow. Dobra, teraz trzeba zaczekać na odpowiedni moment. Jeszcze jedno. Jeszcze dwa. Jeszcze chwilkę. Chcę trafić na... Teraz. Raz, dwa, trzy. Hops. Pięknie. Oh my goodness. To było blisko. To było wciul blisko. I mamy tu katnipa, którego nie wiem do czego użyć. Super. Katnip tutaj nie pomaga. Do tego chyba jest potrzebny. Dobra, spróbujemy. Raz, dwa, trzy. Nie. Okej, spokojnie. Grunt, żeby tam nie spaść na dół. Dwa, trzy. Jest, udało się. Tam coś jest. Dlaczego tam nie doskakuje? Czemu tam nie doskakuje? O, dobra, jestem. Aha, ale tam jest dalej. Dobra, przynajmniej zupełnie nie zwaliłem tego. Przynajmniej coś tam zdobyłem dodatkowo. Ajajaj. Okej, widzę co tutaj Coldplay zrobił. Nie no, póki co poziom się świetnie prezentuje. Poziom ma naprawdę wiele interesujących pomysłów i zestawienie czasem niektórych przeciwników, no, stwarza ciekawe sytuacje. Kurde, nie mam żadnego dynamitu, szkoda. Jestem zaskoczony, jak mi dobrze idzie. Hops, dziękuję. Wow, no hit. Teraz gdzie chciałbym... Okej, tutaj mamy taki
Pewnie będziemy, wrócimy tutaj na górę. A, okej. Nie pali się. No i proszę. Mamy ognisty miecz. I oczywiście musiał dać coś takiego, że utknął i zmarnował cały ognisty miecz. Kurde, ja nie cierpię takiego zestawienia. Dobra, udało się. Alright. O, to się przesuwa? Tam jest wiatr? Tam jest wiatr! Co? O! Co? Autorze, to nie jest za bardzo ekstremalne, nie jest, ale jest epickie. Wow. Okej, udało się utrzymać na platformach i gdzie nas to zabierze? Do sekretu, który pewnie od razu zwala. Okej, udało mi się, nie zwaliłem tego od razu. Wow. Ajajaj. No prawie, troszkę doszedłem. Ale poczekajcie, my tu możemy wrócić jeszcze. Ja tu mogę wrócić. Okej. 20 minutes later. Doceniam to, że tutaj można wrócić do tego sekretu, do tego warpa. Kurde, trzęsący się ekran nie pomaga tu ani trochę. Udało się. Miał koronkę, okej. Generalnie autor lubi tutaj dawać takie utrudnienie, gdzie czyha na to, że gracz się będzie spieszyć i każe mu czasem zaczekać, przystopować. A po chwili daje mu właśnie taki fragment jak tutaj, że musi biec o swoje życie, nie może się zawahać nawet na moment. Ło! Zlikwidowałem niewidzialnego kameleona. Takie coś jeszcze mi się nie zdarzyło. Jeszcze jak był niewidzialny. Ale to chyba timing musi być odpowiedni, oj. No tutaj timingu dobrego nie miałem. O, teraz mamy jakby ambient z klifów trochę, ten wiatr taki. Albo mi się wydaje, albo to po prostu wiatr z trzeciego. Dlaczego nie potrafię doskoczyć? To jest proste. Okej. Oh my goodness, ty przeklęty szczurze! Okej, udało się. Okej, tu pewnie musimy szybko... A nie, okej. Oh my goodness. Oh my goodness. Okej. Kurde, ja nie wiem jak tutaj mam to zrobić. Wiecie co, ja na razie sobie to odpuszczę, zobaczę co jest po tej stronie. O, jest punkt zapisu. To jest coś co chciałem. Pewnie tutaj jeszcze dużo razy zginę. Tylko jak ja mam tam doskoczyć? Halo? A, w taki sposób, dobra. Nie ufać ekranowi. A, miałem nadzieję, że przejdę na to od lewej strony. Okej, czyli to się da przejść. Całkiem ładnie. Nie wiem, czemu miałem takie problemy. O, ciebie pani nie chce tutaj. Ja tam się nie bawię w chodzenie po platformach dokładnie. Jestem gotów wziąć obrażenie, bylebym nie spadł z tej platformy. Uuu. I see. Kurde, prawie.
Udało się. I coś odblokowałem, słuchajcie. Ouu, ja to musiałem przejść, żeby odblokować przejście. Neat. Tylko ja teraz muszę to... Nie mogę tu zginąć. Albo źle to się dla mnie skończy. Słyszę mysz. Słyszę mysz. Okej, nie było jej tutaj. No to byłby dosyć wredny moment do umieszczenia szczura. O, dziękuję, dziękuję bardzo. Wyratował mnie. My tu mamy chmurki, słuchajcie, czyli tu będzie potrzebny katnip. Kolejny fragment. Ja tu widzę, co tu się święci. Ojajaj, nie. Ja to muszę przebiec. Okej, tam nie było katnipa, nie wiem jak tam miałem zdobyć to. Może tam będziemy wracać, nie wiem. Kurde, ale to jest świetnie zrobione. Z tego gościa to można brać przykład przy tworzeniu poziomów. No dobra, ciekawe co tutaj... O, muszę czekać na dobry cycle, okej. I zastanawiam, czy tutaj dobrze to pasuje. To tutaj miejsce na dole. Czy to trochę nie jest... Chociaż... Ujdzie, ujdzie. Na wszystko te poziomy dosyć... porządnie się komponują. A i tak, i to ma... Chodzi po innym obwodzie. Więc się będzie zmieniać. No i jest szybsze. Czy może obwód ten sam? Coś tutaj nie mogę trafić na coś. Na kolejną platformę. A, bo ona idzie w drugą stronę. No ciekawie, czy to by się na multiku grało. Hops. Udało się. Ja chcę ten punkt zapisu. Za chwilkę zbiorę resztę skarbów. Dziękuję. Tylko chcę ten punkt zapisu. Czuję się bezpiecznie. No dobra, ciekawe, co nam tu jeszcze autor przyszykuje. Wiedziałem, że coś... Nie cierpię takiego spadania. Może jeszcze zginę. To było fatalne. Może jeszcze zginę i będę mógł trafić na nie. O! Proszę, to wygląda na trudny fragment. Tak, znikają po chwili. O nie! Widzicie tę strzałkownicę? To była pułapka. It's a trap. Okej. Czyli teraz mogę spokojnie zdobyć. Może to była planowana śmierć. Mieliśmy zginąć. W tym wypadku trochę kiepsko, ale dobra. Jest tu dużo skarbów i dodatkowych żyć, więc... Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Ciekaw jestem, czy to będzie mieć bossa. A, tu byliśmy. Wow! Kurde, poszło łatwiej niż sądziłem. Poszło łatwiej niż sądziłem. No i dodatkowe życie ze skarbów. Spadaj. Taktyczny niedźwiedź, jak ja to mówię. No, kolejna zmiana tła. Podoba mi się to. Nie tylko nam się tutaj... miksują talisety, ale również tła owych talisetów. Okej, to jest pułapka. To jest pułapka. Więc generalnie strzałka mówi, żebyśmy szli w dół. A jeśli będę musiał iść w dół i w prawo, jak strzałka pokazuje, zresztą, trzeba zwracać uwagę na takie szczegóły. Nie, dziękuję. Dobra, to ja najpierw pójdę tutaj na górę. Kurde, strasznie głośne są te elektryzatory.
To nie był dobry pomysł. Wydaje mi się, że najpierw musimy to załatwić. Hu, ciekawe rzeczy tu się dzieją. I dopiero teraz możemy wrócić, bo to jest nasz bilet powrotny. To był okropny moment. I koronka spadła, nie. Podaruję sobie przychodzenie tam, pozwolicie. Wiecie, co tam jest. No dobra, nadchodzę, kamelonie. No to było wredne. Ale to trzeba było patrzeć, co się dzieje i na... Trzeba było patrzeć na tabliczkę. Ło! Co? Dlaczego ja tak dziwnie skoczyłem? Czyżby to był wiatr? Tak, tu jest wiatr. Oh my goodness. Autorzy. No dobra, idzie dobrze. Taktyczny szczur oczywiście. I wredne strzałkownice. Dobra, zaczekamy na dobry cykl. Mamy zły cykl. One mnie zniszczą. Jednego skoku. Dobra, udało się. Udało się. Spadaj. Pozwolę sobie użyć pazura. Mamy dynamit teraz. Okej, udało się przeskoczyć. Mamy kolce u góry, to nie jest fajnie. Tutaj jest ciekawy fragment. Myślę, że mogę użyć tych strzałek. Dobrze, właśnie o to chodzi. Dać się trafić. Muszę się dać trafić przez strzałkę, żeby przeskoczyć na następną paprotkę. Many months later. Jest, dziękuję bardzo. Jest, dziękuję. O nie. My goodness. Dobra, nie, ja sobie nie będę tego przychodzić. Sorry. Nie ma opcji. Ja już wracam tutaj. Tu po prawej stronie coś było. Ale tego nie zdobędę. Spadam na dół. Nie mam ochoty przychodzić tamtego. O co? Okej. Dobra, jest dobrze. Widzę, co wy tutaj robicie. Oh my goodness, za szybko. Okej, udało się. Drobne skoki, to było rozwiązanie. Dziękuję bardzo za niezniszczalność.